Dzień dobry, ja jestem Space Empiria, a to jest Stellaris, wydanie konsolowe, drugi odcinek naszych przygód. Co się działo w pierwszym, zapraszam Was do powtórki, będziecie widzieli jaką rasą gram i jakie były główne osiągnięcia pierwszego odcinka. A teraz już dla tych, którzy są zaznajomieni z tym, co się działo, co było, zapraszam na kolejne przygody. Mamy dwa statki badawcze, które teraz już zakończyły swoje misje i wypadałoby je gdzieś wysłać. Myślę, że jeden z nich zwiedziłby trzy nowe światy lub też cztery. Dobra. To już wiem, jak ty polecisz. No cóż, będziesz musiał zbadać po pierwsze ten świat. No. Zbadaj ten świat tu. Aha, bo ja tu muszę zaznaczyć, który. Atrak i Delta. Czyli ten z Delty. Dobra. Potem tu polecisz. To też jest ciekawy świat z takim, z taką gwiazdą, z takim pulsarem chyba, albo z gwiazdą neutronową. No nie wiem, tak wygląda. Może być niebezpieczne. Potem zbadasz ten układ i wreszcie w drodze powrotnej jak najszybciej zbadaj ten układ, bo tu jest jakaś planeta i na tym skończysz swoją misję na jakiś czas. Teraz mamy ten statek, który tutaj zbadał nasz domowy układ i ty zbadasz najpierw to. Ale tu też polecisz. I tutaj będą dwa układy do zbadania. No, zobaczymy. To lecimy w takim razie. A jak nabiorą trochę doświadczenia, to tutaj jeszcze w Delcie Pawonis mamy jedną misję do wykonania. Teraz statek konstrukcyjny tutaj na pewno ma dużo do roboty. Dobra. Zmienię troszeczkę muzyczkę, pozwolicie. Ja zrobię pauzę. No dobrze, puściliśmy z precelka taką muzykę. Zobaczymy, jak ona będzie się sprawować. Tutaj nam. Bo już ta muzyka ze Stellarisa naprawdę po pewnych 60 godzinach potrafi się znudzić. Dobra, to lecimy w takim razie dalej z naszą grą. A, statek badawczy tutaj widzę, że nam stanął. A ty nie miałeś przypadkiem tu badać? Dlaczego nie chcesz? Też dostał rozkazy wyraźne. Miał tutaj polecieć. On jest tu. I co, zbadałeś ten układ? No to nie wiem. Wydaje mi się, że miał wyraźne rozkazy. Coś się nie zapisały. No dobra, mam nadzieję, że teraz będzie działało. Dobra, Delta Pawonis. Jedenaście rozkazów masz aż. Ty masz 9. Ach, no tak, bo on bada teraz ten układ. Dlatego ma aż 11. W porządku. Dobra, a statek konstrukcyjny tutaj konstruuje te
O, tu już wybudował jedną stację orbitalną. Zobaczymy, czy ją w ogóle tutaj gdzieś można namierzyć. To jest chyba tutaj, nie? Ta stacja. Stacja górnicza. Zobaczmy, jak wygląda. Masowe wymieranie. Nasze pierwsze niepewne kroki w pustkę poza świat X-Atrak motywowała nie tylko ciekawość i chęć podboju nieznanego, czy potrzeba zostawienia po sobie śladów w galaktyce. X-Atrak ma ze sobą gwałtowne zmiany, które miały miejsce w ostatnich wiekach. Znani naukowcy ostrzegają, że ten świat mógł znaleźć się na samym początku masowego wymierania. To cykliczna likwidacja życia, do której dochodzi na wszystkich planetach w wielkim kosmosie. Opracowano plan zbadania wielu planet, które stały się nieprzyjazne dla życia w wyniku wielkich wypadków astronomicznych lub katastrof planetarnych. Liczymy na to, że odtwarzając te wydarzenia, X-Atrakowie i X-Atrak, ta planeta i X-Idarowie unikną podobnego losu. To ty, prymarcha ze świata gwiezdny kolektyw X-Idarejczyków, musisz dopilnować tej ekspedycji. Szczegółowe informacje znajdują się w rejestrze sytuacyjnym. Warto spojrzeć, masowe wymieranie. Żeby uniknąć potencjalnej apokalipsy, musimy zbadać wpływ wielkich katastrof na inne planety. 5. Musimy zrekonstruować to. Dobra, mamy konkretne cele. Nie jest takie hopla tutaj po prostu, żeby sobie tylko latać. Jeszcze mamy konkretne zadania. Inaczej nasza cywilizacja przestanie istnieć. Takie są wróżby. Póki co nasze pierwsze kroki w galaktyce to są takie niepewne. Jeszcze nie wiadomo, z kim mamy do czynienia. Jak to o to wszystko dbać. Świat arktyczny. Jak to wygląda tutaj sytuacja naszych niewolników? Czy my mamy już nowe pokolenie jakieś? Zobaczmy. No nie wiem, kiedy się pojawi. Zobaczmy na żywność w związku z tym. Ok, mamy anomalię na stacja górnicza. Dobra, zróbmy pauzę. Bada świat, taniec chmur. Układy atmosferyczne na planecie są bardzo nietypowe, jak na małego gazowego olbrzyma. No tak, ryzyko porażki jest 20% aż. Na razie ignoruj. Dobra, jak oni nabiorą trochę doświadczenia, to ja sobie te anomalie zbadam. Na razie zostawię, bo to nie jest priorytetem w tej chwili. A nie chciałbym stracić tutaj jakiegoś statku badawczego, rzecz jasna, więc zostawmy to. Musisz trochę się bardziej znać, bo tak to nie ma sensu. Dobra, lecimy dalej z czasem. Ok, statek konstrukcyjny widzę, że stanął. Zaraz zobaczymy, gdzie. W delcie Pavonis stanąłeś, ale to przecież możesz tam jeszcze pobudować. Tutaj na przykład. Przecież. Ha, bo on na orbicie tutaj miał stać. Dobrze, w porządku. Nie miałeś tutaj budować z racji tego, jest troszeczkę za głośna ta muzyka. Z racji... Dobra, teraz chyba lepiej. Okej.
A, zmienimy, zobaczymy to. Okej. Okay. O, dowódca awansuje na wyższy poziom. No bardzo dobrze. Tempo badań plus 4. No to świetnie. Vara awansował. To ok, jak on skończy, to spróbujesz te anomalie zbadać. Tylko zobaczmy, który tutaj jest. To jest Juta, a ty. Nie, to jest konstrukcyjny. To jest Juta, a tu jest Vara. Dobra, ma jeszcze dwa rozkazy. O, tutaj mamy Juta właśnie, ma poziom anomalii 1. Wykryliśmy na tej niegościnnej skale ślady starożytnej pierwszej ligi. No i proszę, już mamy chyba pierwsze badanie w tym właśnie w tym rejestrze prekursorzy pierwsza liga. Jak to zbada, to wtedy może się pojawić tutaj pierwszy element układanki. No, mamy już sporo tych minerałów. Jest plus 18, więc idzie szybko. Tutaj też odkryliśmy, tylko to jest poza granicami, ten układ, nie tutaj. Ten chyba jest jeszcze w granicach. Tutaj trzeba byłoby tym naszym statkiem konstrukcyjnym szybciutko przenieść się. Dobra, przeniesiemy się tutaj i zbudujemy stacje po prostu górnicze. Zadziwiające. Właśnie, tutaj na tej orbicie wykryliśmy wrak dużej bazy marynarki wojennej pierwszej ligi. Wiemy, że liga posiadała olbrzymią flotę, nazywaną Wielką Marynarką Wojenną, która zwalczała piractwo, chroniła kraje członkowskie. W tej placówce prawdopodobnie dokowała jedna z ich flotylli, która patrolowała zewnętrzne rubieże. No i projekt specjalny jest baza marynarki wojennej. Czyli tutaj mamy jeszcze, może zmieńmy tą muzykę, bo ta jest trochę słaba. No ale na razie nie mamy tutaj nowej informacji. Zobaczmy, może teraz się pojawi dopiero. System zbadany. No dobra, lecimy dalej, zobaczymy jak to tutaj wygląda teraz. Mamy statek konstrukcyjny, on tutaj będzie badał nam, budował chyba w atraku trochę rzeczy. W delcie Pawonis jedną rzecz zostawiłem. To są badania fizyczne chyba, z tego co kojarzę, techniczne. No ale dobra, na badania techniczne na razie no trudno. A jak z badaniami właśnie? Czy one tutaj
Trwają, trwają, ale jeszcze dużo, dużo czasu zostanie, póki coś się nie pojawi. Weźmy sobie może inną stację. Albo nawet... To byśmy puścili, już patrzę. O, dobra. No i co? Na razie czekamy. Nic się nie dzieje. Można chyba przyspieszyć, skoro nic się nie dzieje. Dobra. Zrobimy pauzę. Dobra, już jestem. Musiałem zrobić chwilkę przerwy. No i zaczynamy dalszy ciąg tego odcineczka. Dobra, stateczek konstrukcyjny. Widzę, że tutaj się nudzi. A, no ty się nudzisz, ale przecież ty jeszcze tutaj możesz sporo do badań tutaj zrobić. Tu zbudować stację badawczą i tutaj za 3 punkty też mamy jedną. Ale możesz wejść na orbitę, bo już skończyły nam się fundusze na budowę tych stacji wszystkich. Możemy zobaczyć, jak wygląda kosmografia. Mamy agenda rozwoju. No, dwa światy. Ten wygląda Delta Pavonis obiecująco. No, naprawdę obiecująco. Ok, mamy anomalię. Poziom anomalii 2. A kto miałby ją zbadać? Vara miałaby zbadać. No, to jest dosyć dobrze. No, ona ma tutaj chyba minus 25% z 20, no to tak na 15% nam spadnie to ryzyko. 20, no to jest trochę, jest. No i to jest pytanie, na razie chyba ignoruj. Jakby 10%, no to jeszcze mógłbym zaryzykować, prawda? Bo w przypadku nieudanej, no to... Różnie się może skończyć, a tutaj może ja niekoniecznie potrzebuję badać te anomalie na razie. Sobie potem sprawdzimy. Na razie na początku to niech bada te światy i wraca. ...149. No brakuje jeszcze, żeby wysłać w końcu pierwszy statek na Deltę Pavonis, pierwszy statek kolonizacyjny, rzecz jasna. No ale możemy się przymierzyć. Bo statek kolonizacyjny 181 wymaga, no to już niedużo. Zobaczymy, czy my tutaj coś moglibyśmy postawić. Na razie nie mamy. Można byłoby na razie usuwać, nie trzeba tutaj żadnych slumsów. Niech one sobie tu będą na naszej planecie. O, tu wskoczyło. No, ale gdzie my mamy właśnie informacje, jak szybkie mamy przyrosty ludności? Może w demografii. Mamy tutaj demografię. Teraz zobaczymy. Kosmografia. No, kurczę, nie widzę demografii żadnej tutaj, niestety. No dobra, cóż, statek konstrukcyjny widzę, że już wybudował co trzeba i on tutaj jest na orbicie, tu prawdopodobnie siedzi.
to wybudujmy mu tą stację badawczą, niech on tu ją wybuduje. No do badań dosyć dużo będziemy mieli, może wystarczy. A spróbujemy. No nic nie mamy co próbować, bo na Kala można by było się tu przenieść i zbudować stację górniczą tutaj jeszcze, bo nam te kredyty energetyczne zapewni, bo mamy tylko nadwyżkę dwóch, więc to jest bardzo mało. Dobra, lecimy dalej z grą. No na razie nie mamy kontaktu z żadną obcą cywilizacją. No ale myślę, że oni tu gdzieś mogą latać już. Czyli nie tak daleko od nas na pewno. Druga może być gdzieś tutaj, tak myślę. Mapowanie genomu. O! Mamy badania. To jest plus 10% do przyrostu naturalnego, więc całkiem dużo. Zdrowie w obcych. Mam tak. Klinika. Pokazuje zasób, ale to 600 to jest dosyć dużo, ale tutaj mamy armia niewolnicza i centrum kontroli niewolników jeszcze. Wytwarza 2 i 2, modyfikatory planety, ale ja bym nie chciał tutaj, no chociaż te niewolnicy może. Produkcja żywności, bunt niewolników minus 50%, no to jak mamy tych niewolników to chyba centrum kontroli, ale mamy też zasób strategiczny. Wystarczy jedna jednostka zasobu, aby uzyskać wszystkie z nim korzyści. Wszczepy neuronowe. No nie wiem. Tu nie wybrano. Armia niewolnicza. Dobra, zróbmy sobie te wszczepy neuronowe. Jednak. Statki badawcze nie są w tej chwili niczym zajęte, więc trzeba będzie je tutaj czymś ładnie zająć. Zobaczmy, ten statek badawczy, ty mógłbyś w tej delcie Pawonis była jedna rzecz właśnie tutaj ta do zbadania, ale to jest ryzyko znowu 20%, to za duże. Nie chcę stracić go w razie czego. No dobra, to w takim razie tutaj zbadaj układ. Zbadaj układ i te trzy układy sobie zbadamy tobą tutaj. A ten statek z kolei, gdzie on jest? Tu. To zbadaj układ tu. 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 Tu i tu, dobra. Statek konstrukcyjny, mamy 267. Jedna z planet krążących wokół tej gwiazdy nadal nosi ślady jakiegoś dawnego kataklizmu. Jej powierzchnia wygląda jak wzburzone morze na wpół stopionych minerałów gotujących się w rozgrzanej atmosferze, ale astronomowie X i Darejczyków twierdzą, że kiedyś mogło istnieć tam życie. Uruchomiono projekt specjalny mający zbadać rozpuszczoną planetę. Analiza. Jest jakiś projekt właśnie specjalny. Zobaczmy ten projekt. To jest chyba. A dobra, bo tutaj jak klikniemy, to mamy
masowe wymieranie, analiza, lodowa planeta, odległa, trujące, zniszczona. A tu mamy naukowiec, ma umiejętność 5 albo większą, ma na orbicie 1, znaczy 5, żeby to zrobić. Ojejejej. No nieprędko będę miał naukowca na takim poziomie wysokim. Tutaj statek konstrukcyjny. Chyba nim wrócę, nie wiem jak tutaj, czy to jest tutaj do badań socjologicznych, ale mamy plus 9, więc jest... No tutaj chyba najlepiej byś się przysłużył. Stację badawczą... Znaczy szkoda mi na razie tych naszych... Dobra, na razie to... Poleć do Delty Pawonis, powiedzmy. I tutaj stąd spróbujemy zbadać kolejne światy. Ale chociaż tutaj to nie. Nie. Nie leć do Delty Pawonis jednak. Gdzie ty jesteś? Tutaj. To ty w takim razie no, musiałbyś polecieć chyba tutaj zbadać te układy. Ale zaraz, konstrukcyjne wybrałem, to też źle. A, no, zaraz, do Delty Pawonis, tutaj wybudowaliśmy bazę. I tutaj wtedy on by mógł, dobra, no to spokojnie, to możesz polecieć tutaj. Jednak. Mamy 304. Zobaczmy, ile jeszcze brakuje do... kolonizacyjnego. 350. No to niedużo brakuje. Dobra, jeszcze miesiąc tylko ogłosimy początek kolonizacji naszej galaktyki. I wraz z tym ogłoszeniem zakończymy drugi odcinek Stellaris. To już niedługo. Ach, mamy anomalię, tylko zatrzymajmy. Bada świat, asteroida, ryzyko podstawowe 20%. Asteroida została częściowo wydrążona, wyrzeźbiona z niezwykłą precyzją. W tych kształtach jest coś niezwykłego. Na razie zignoruj. No będziemy sobie te anomalie potem oglądali i się zastanowimy. 380. To by oznaczało, że można już wybudować statek kolonizacyjny. Potrwa ta budowa niestety sporo czasu, ale właśnie na tym ten drugi odcinek skończymy. Najistotniejszą rzeczą właśnie w drugim odcinku było to, że rozpoczęliśmy projekt budowy statku kolonizacyjnego, co by oznaczało też, że jest jakaś szansa na uniknięcie masowego wymierania, bo też dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie nasz gatunek może zginąć, w związku z czym też naukowcy uruchomili specjalny program, który się nazywa Masowe Wymieranie przez Wieki. No, spróbujemy uniknąć tego losu, ale póki co też udamy się i spróbujemy tą Deltę Pawonis skolonizować, to już w następnym odcinku. Także ja Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Każdy nowy odcinek to jest codziennie 18, a w weekendy, w czwartki, w piątki streamy na żywo po 21. Cześć.